Czy Jezus i apostołowie uprawiali propagandę? Że trochę to może nas wszystkich prowadzić do, taki, do takiego cynizmu. Takie zakłamanie teologiczne to taka prawda wyrwana z kontekstu. Czasy wojenne, jak widzimy ostatnio, to czasy również propagandy, wojny informacyjnej, zasiewania różnego rodzaju tez po to, aby przekonać do siebie jak największe masy, pozyskać sobie sojuszników, kogoś kto będzie stał po naszej stronie. Czy propaganda jest czymś dobrym? Jak pozyskiwać rzetelne informacje? Jak nauczyć się tego komu wierzyć, a komu nie? Zobaczmy, co na ten temat mówią mieszkańcy Warszawy w naszej sądzie ulicznej, a później porozmawiamy sobie i my we trzech tutaj w tym właśnie temacie. Ja osobiście nie słucham, nie oglądam w ogóle telewizji, nie mamy telewizji w domu. No to na pewno uważam za takie główne narzędzie propagandy, jeśli chodzi o nasz kraj. Słucham radia trochę, tam to jakoś nie zauważam tego za bardzo, takiej propagandy, dezinformacji. No wiadomo też na tych właśnie wszystkich serwisach społecznościowych to na pewno się ujawnia mocno. Ja osobiście używam Reddita i, i tam wydaje mi się, że to jest jedno z takich właśnie bardziej rzetelnych źródeł informacji. Znaczy no, musimy zmienić sposób myślenia wszyscy, wszyscy ludzie na świecie. Przestać ulegać jakimś tam medialnym no właśnie tym Medium, które nas zdominują i budują w nas jakiś obraz stworzony przez kreatorów medialnych, przez tych magów od, od propagandy i od PR-u. No, to, jest, to jest to, co, to, co nas może jak gdyby, do drugich ludzi zniechęcić, no, żebyśmy znienawidzili innego człowieka. Że czerpać te informacje z różnych źródeł, przede wszystkim też rozmawiać z ludźmi się wsłuchiwać w ich opinie i zwłaszcza z osobami, którym ufamy którym Często szukamy od tego, powiedzmy, najpierw stawiamy tezę, a później to udowadniamy i dość często to wynika, nawet może nie jakaś taka totalna dezinformacja czy propaganda, ale czasami to są jakieś lekkie niedomówienia, lekkie półprawdy, czasami coś jest minimalnie w innym świetle przedstawione, przez to jest odbiór kompletnie inny. Różne źródła i też do końca w 100% żadnemu tak nie, nie ufam na zasadzie, że to jest prawda objawiona, bo ci tak napisali. Proszę pana, oceniam bardzo negatywnie e, informacje. No, ja po prostu oglądam TVN24. No, no tak najbardziej taki, wie pan, no przypadł mnie do gustu i uważam, że tam jest no te 90% może prawdy albo mniej trochę. No ale to... Przeważnie komputer, wiadomości i to wszystko. Przede wszystkim dużo jest w internecie. Tam to rzeczywiście y, trzeba bardzo przez palce patrzeć. Y, jednak y, wydawa prasa papierowa, klasyczna, jednak wstępnie przez, y, przechodzi jakąś selekcję. Także już w tym miejscu czy tygodniki, czy dzienniki są y, bardziej wiarygodne. To samo w telewizji to tak różnie bywa. Często jest informacja, dezinformacja, która jest później odwoływana, ale to odwoływanie to jest tak o 24 z minutami jak już nikt nie ogląda. Świat, teraz świat jest czarno-biały, jest zło i jest dobro. Ukra Ukraina jest na, na, na stronie dobra. І то, що ще раз діє, то є зло заатакувало добро. Росія заатакувала Україну і повідати, то шісті родзаї броні і пропаганди пшетів російської агресії є окей в тій ситуації, бо тут є валка, і валька може Mieć e, różne rodzaje broni, a, i broń e, pancerna i propaganda antyrosyjska też. Bardziej podobała mi się ta pani, która powiedziała, że ona nie daje się propagandzie, ale jednocześnie opowiedziała się, kogo konkretnie słucha i że tam jest najwięcej prawdy. I myślę, że to jest takie zagrożenie, w które często wpadamy. Czyli e, mówimy, wszyscy powiedzą propaganda, nie, albo prawie wszyscy powiedzą, propaganda to coś złego. Powiem wam, kto mówi tylko prawdę. I tam ci, akurat których ja słucham, zawsze mówią tylko prawdę. No to jak to jest z tą propagandą? Jakie mieć podejście? Czy propaganda, jeśli służy w naszym rozumieniu dobrym celom, to jest uprawomocniona, jest czymś dobrym? Jak pozyskiwać rzetelne informacje i czy my sami, może w naszym życiu chrześcijańskim, w naszych zborach, używamy propagandy? To ktoś obiektywnie z zewnątrz musiałby powiedzieć. Na to ostatnie. E, oczywiście wszyscy powinniśmy mieć świadomość, e, niezależnie od tego świata nas otaczającego, jeśli to da się w ogóle oddzielić. E, świadomość, czy żyjemy w prawdzie, cóż to jest ta prawda to odwieczne pytanie. E, Natomiast w, w tym zakresie należałoby zadać pytanie skąd pozyskiwać informacje, żeby były obiektywne. Dlatego, że propaganda jest wszechobecna, czy marketingowa,, tak? że, że masz kupić to, a tego nie kupować, a że ta brązowa tabletka jest lepsza od tej niebieskiej. więc, więc zawsze każdy, każda, Instytucja, każdy producent będzie próbował pozyskać ciebie jako tego odbiorcę, potencjalnego kupca, tego na którym on będzie korzystał. To samo dzieje się w polityce, to samo dzieje się w przestrzeni politycznej. Z tym, że o ile łatwiej nam w tych sprawach materialnych sobie to przyswoić i udawać, że my nie kupujemy tych dżinsów, bo kupujemy tamte, ale tamte też są. Tak opisane, żebyś jak tych nie kupisz, to kupił tamte. Więc jesteśmy troszkę w takim potrzasku. W polityce dzieje się to samo. W religii bardzo podobnie się dzieje. Choćby te dzieje średniowiecza poczytać, czy inne pozycje, które mówią o tej rzeczywistości przymuszanej, tak? Ktoś tam mówił, coś można było powiedzieć, czegoś nie można było mówić. W świecie politycznym również, w świecie medialnym, bo, bo do tego się odnosimy, mówimy o wojnie, wojnie propagandowej czy informacyjnej. Bardzo mi się podoba właśnie ten, to subtelne stwierdzenie jednego z, z przechodniów w czasie sądy, że to taka półprawda. To takie nie do końca sprawdzone, potwierdzone. O takie postawienie w, trochę w złym świetle. Nie takie zero bezpośrednie, napastliwe, ale inteligentne. Takie powoli, takie, takie właśnie drążenie tej kropelki. I, I to jest niebezpieczne. To jest wy, niebezpieczne w wymiarze teologicznym. W wymiarze religijnym, że co, co, to, jest, co to jest właśnie e, e, jakiś fałsz, e, takie zakłamanie teologiczne. To no, taka prawda wyrwana z kontekstu. Wyrwana z kontekstu. Gdzieś, e, gdzieś ona sobie krąży teraz w przestrzeni, ale nie ma nic wspólnego z tym zamiarem autora biblijnego. To samo dzieje się w tej przestrzeni, w której my żyjemy. I teraz już, żeby zakończyć tę krótką wypowiedź, no dobrze, to która gazeta, to jaki program radiowy, a która stacja telewizyjna, a który program na internecie, jaki. Ja bym nie umiał powiedzieć co. Możemy powiedzieć prawdopodobnie, według mnie najbardziej, ale to wciąż jest subiektywne. To ktoś. Ktoś, kto to prowadzi, również ma jakiś interes w pozyskaniu tego odbiorcy widza, albo yy, nie daj Bóg, ale tak jest, jednak formatowanie nas. I to po, zaczyna się od dziecka. Te książeczki, które tam moralnie mają to dziecko jakby otworzyć na ten świat, na poznanie, samo poznanie później, na zgodzenie się z rzeczywistością, którą ktoś kreuje. Więc żyjemy w świecie, który jest kreowany. No, to jest zatrważający wniosek. Ale tak jest. Więc y, ja o swoich przekonaniach bezpośrednio w sensie stacji telewizyjnych, radiowych i y, 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 mediów, które oglądam, nie, nie bardzo chcę mówić, żeby nie sugerować. Ale dystans. Dystans do informacji, które do nas przychodzą. Ja pamiętam jeszcze jak gdzieś tam z czasów, jak byłem małym chłopakiem, to no to gdzieś pewnie lata 90., no to wtedy jakaś tam wycofali jakąś gazetę, bo ktoś coś tam napisał nie tak. No i pamiętam, że wtedy tam mój tata mówi, o to trzeba sprawdzić, co on tam napisał, co tam, ktoś tam może ma tą gazetę, to trzeba przeczytać. Aha. No i to były takie czasy, że to rzeczywiście ta gazeta była tym powiedzmy środkiem y, wpływania, jak ktoś coś tam Odech. się przedostał z jakąś treścią, no to ciągle była jakaś, to, to była, no to... to, to to właśnie trzeba było dotrzeć. Na no dzisiaj mamy internet, który mamy w zasadzie treści wszelkie, może mamy miliony godzin do przesłuchania mhm. i tak naprawdę nie da rady, jakby i dzisiaj jest odwrotna sytuacja, to znaczy że jakby trzeba rozpoznać, czemu się poddać, a nie a, 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 no, bo, no bo jakby tych, tych, tego wpływu jest strasznie dużo. Oczywiście są te bańki, oczywiście jest to. Jakie tylko można... jakie narzędzia porównawcze? No właśnie, żeby nie, to no właśnie, rozpoznać. Tak naprawdę chyba tutaj, no właśnie to jest naj, naj, trudniejsze, trudniejsze. Tak. najtrudniejsze. Najtrudniejsze. To co powiedziałeś o tym, że tak naprawdę no, my się przecież chcemy poddawać pewnym wpływom. Ja chcę się poddawać Bożym wpływom. Każdy chrześcijanin chce się poddawać Bożym wpływom. Nie wiem, apostoł Paweł mówi: naśladujcie no mnie. Czyli, jakby nie da rady no, być obiektywnym. No, musimy się czemuś poddać. Teraz pytanie, czemu się poddać? I mam wrażenie, że to jest chyba jedna z takich najtrudniejszych jakich, jakichś wyzwań dzisiejszych, bo tych narracji jest mnóstwo. Myślę, że intuicyjnie trochę wyczuwamy też takie narracje, które jakby stoją po naszej stronie, czyli, no ale to też, no, też właśnie ta intuicja może nas zawodzić. Na przykład. No ja chcę intuicyjnie się poddawać narracji, która jakby stoi po stronie interesów mojego narodu. Bo chcę być w miarę dobrym obywatelem. Chcę być dobrym obywatelem więc chcę, ale, ale co to jest za narracja? Na przykład teraz nawet dzisiaj, popatrzmy po tych dwóch czy trzech miesiącach wojny, jak, 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 jak pewne narracje w Polsce wydawały się wcześniej obiektywne, a dzisiaj, kiedy jakby ujawniają się te pewne interesy niemiecko-rosyjskie, nagle okazuje się, że no... To, to, to nie były no, obiektywne, żadne, żadne, żadne prawdy. To, były, to była narracja określonego nurtu, tak? który po prostu chciał nas ugruntować w tym, powiedzmy, pójściu za Niemcami i za niemieckim interesem. Czy to było korzystne dla nas? No nie. Patrzymy na Unię Europejską, gdzieś nas przekonywano, że ta Unia Europejska jest jedna, ale nie, nie ma jednej Unii Europejskiej, bo widzimy, że jest mnóstwo różnych, przynajmniej I trzy różne są, są. No tak, e, narodowe tak, interesy Narodowe interesy, tak, Francja z Niemcami się nie trzymają razem. razem, południe się trzyma razem i, i wschodnia Europa ma jakieś jedno, bez Węgier powiedzmy, ma jakieś swoją, swoją perspektywę. Więc tak naprawdę, jakby ciężko, no, 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 ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. E, i niestety mam wrażenie, że trochę to może nas wszystkich prowadzić do, taki, do takiego cynizmu, do takiego stwierdzenia, że prawdy nie ma. No, że Może prawda jest, jak czytam Biblię, no, ale ta Biblia przecież musi jakoś przenieść się na, 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 na to, jakie mam poglądy, I, i, jakie podejmuję decyzje I, i, i czy w ogóle to się przenosi, czy to się da w ogóle przenieść. No i to są takie moim zdaniem trudne, trudne pytania. Ja się kieruję jednym takim weryfikatorem yy, dla siebie. Staram się słuchać ludzi, którzy mówią z przekonania. I tutaj list do Rzymian mówi, 14 rozdział, 25, 23 werset. Ten, kto ma wątpliwości, gdy, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Czyli co do zasady staram się nie słuchać ludzi, którzy nie mówią w zgodzie z przekonaniem. Oczywiście ten człowiek może mieć, może nie mieć racji. Ale przynajmniej, jeśli czuję, że mnie świadomie, świadomie nie wprowadza w błąd, to ja go chcę wysłuchać. Bo zyskał jakoś mój szacunek przez to, że nie manipuluje. Ale bo manipulacja moim zdaniem to jest takie wprowadzanie ludzi świadomie w błąd. Ja w jedną rzecz wierzę, albo o jednej rzeczy wiem, a drugą mówię, bo tak, nie wiem, tak jak mówiłeś, bo muszę sprzedać towar, albo bo, bo coś tam. Czyli jakby ja przynajmniej staram się słuchać ludzi, którzy... Są autentyczni w tym, czym się dzielą. No i no to taka, taka moja prywatna, wewnętrzna jakaś, jakieś kryterium. Nie oznacza to, że mają rację, ale przynajmniej mam nadzieję, że mną nie manipulują. Jak się wypowiadaliście, zacząłem się zastanawiać, czy Jezus i apostołowie uprawiali propagandę. I jeśli poprzez propagandę, nie wiem do końca, jak ją zdefiniować, ale powiedzmy, że jest to. Pozys próba pozyskania jak największej ilości odbiorców, tak? Przeciwnięcia ludzi na mojej strony. propagowanie czegoś, tak? No, no tak, ale po to, żeby oni byli po, po mojej no, stronie. No, no. I, I myślę sobie, grały. że yy, przysłanie Ewangelii, które głosił Jezus, yy, no to jego, yy, jego zamiarem nie było to, aby po, za, nim poszło, że za, za nim poszły masy. To masy często chciały go... Uczynić z niego propagandowy produkt, tak? Kiedy chcieli go z niego zrobić króla Izraela, i on się na to nie zgadzał mówi, że nie, bo jego królestwo nie jest z tego świata. To, że on mówił, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, że, ta, że jeśli oni chcą pójść za nim, to muszą zaprzeć się samego siebie, że ta droga to jest droga przez krzyż. Że ta droga jest pełna cierpienia, że tam to nie był pozytywny przekaz, to nie było, to nie było zaciemnianie rzeczywistości, to było uczciwe, uczciwe pokazanie rzeczywistości, że, że, że to życie będzie bardzo trudne, że będzie pełne cierpienia, ale że gra jest warta świeczki i że jest wieczność, że jest prawda, że jest Boża miłość i, i ta Boża miłość jest warta poświęcenia swojego życia po to, aby w tę Bożą miłość wejść i tę Bożą miłość jeszcze okazywać innym. Myślę, że apostołowie podobnie, ich przekaz nie był propagandowy, to oni nie obiecywali ludziom, może na początku jeszcze, kiedy te pierwsze lata w Jerozolimie, one były takie, takie kumbaja, takie wesołe i, 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 i swobodne i wszystko fajnie, ale później było bardzo ciężko i kiedy było bardzo ciężko, tak naprawdę Kościół się rozwijał i wydaje mi się że, że nam dzisiaj oczywiście że grozi żyjemy w czasach propagandy absolutnie powszechnej reklamy właśnie tego kup te dżinsy a nie tamte dżinsy nasze dżinsy są najlepsze i i one dadzą tobie szczęście a tamte dżinsy nie dadzą tobie szczęścia Uważam, że my często jako kościoły używamy propagandy w internecie dzisiaj używamy reklamy chcemy, żeby to nas ludzie wybrali, a nie inny Kościół. I żeby jak przyjdą do nas, to żeby nam zaufali, a najlepiej jeszcze, żeby zostawili jakiś dobry grosz w tak zwanej tacy. I myślę, że, że, że takie propagandowe chrześcijaństwo się nie utrzyma. Tak jak propagandowe życie się nie utrzyma. Że w pewnym momencie mnóstwo ludzi się przybudzi i zobaczy, że to jest jakiś fake, że to jest ściema. Że to jest taki balonik, który jest bardzo łatwo przekuć, pompowany. I ja chciałbym w swoim życiu i w swojej służbie wystrzegać się propagandy. Ale sobie pomyślałem, jako ojciec używam często propagandy. propaguję bardzo moim dzieciom, żeby jadły warzywka, a one nie chcą tych warzywek jeść, więc tak uprawiam absolutnie propagandę jakie, tak spróbując je zareklamować, czasami pokazując, że inne rzeczy są bardzo złe, chociaż sam je lubię ale przed nimi jakoś zaciemnią tą rzeczywistość. Więc nie wiem, jak się tego wyzbyć, ale na pewno chciałbym być człowiekiem, który staje w prawdzie. I Jezus mówi, poznacie prawdę i to prawda was wyswobodzi, nie propaganda was wyswobodzi. Myślę, że też nawrócenie polega między innymi na tym, że człowiek stanie w prawdzie. i Powie, słuchajcie, ja, bo rzeczywistość mojego życia jest taka, jestem taki, 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 taki. taki. Nie zasługuję w ogóle na Bożą miłość, nie jestem w stanie dojść tam do zbawienia. Zrozumiałem to i potrzebuję pomocy i, 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 i chcę uchwycić wyciągniętą dłoń Chrystusa. Więc kiedy przychodzi prawda, to ta prawda zrzuca propagandę. A jak rozpoznawać tę propagandę w rzeczywistości, w naszej teraźniejszości? Myślę, że to jest bardzo trudne. Ale chciałbym być jako chrześcijanin, jako pastor, jako ojciec, jako obywatel, człowiekiem, który woli gorzką prawdę. Jest, kiedyś usłyszałem takie ładne zdanie, że wolę być spoliczkowany przez prawdę niż pocałowany przez kłamstwo. I mam nadzieję, że tak jest, chociaż rzeczywiście ta propaganda, jeśli ona jest wedle modwy, która mi się podoba, jest bardzo słodka i przyjemna, i, i, ale tworzy nie obraz, który prędzej czy później po prostu przewróci się. Ja podkreślę jeszcze jeden aspekt ważny, żeby, żeby on wybrzmiał. Chodzi o to, że mm, żyjemy w świecie pośpiechu, w świecie, w którym już się nie czeka, nie stoi w kolejce, a jeśli tak, to to jest uciążliwe i jest niemalże jak przekleństwo dla, dla współczesnego. Człowieka, i to samo dzieje się z informacją, która pojawia się gdzieś. Jakiś news, coś, coś, coś jest przepracowane tak, żeby było atrakcyjne, żeby przykuło uwagę. I, I mądrość polega na tym, żeby jednak wyczekać y, z oceną, z opinią, z ustawieniem się w odpowiednim kierunku do tej informacji. E, bo propaganda, wydaje mi się, w tym właśnie y, negatywnym y, sensie ma dezinformować ma, ma stawiać ciebie w tej przestrzeni chcianej przez tego, który propaguje. Dezinformacja, czyli, czyli wypieranie rzeczywistości, wyciągnięcie ciebie w grę jakąś, czy w wojnę, już docelowo, tak? przeciwko bratu, przeciwko bliskiemu, przeciwko narodowi. I to się dzieje na naszych oczach, kiedy no, tutaj interesy stają, jak to się dzisiaj mówi, business as usual. Czyli niech się tam dzieje, ale my tutaj robimy swoje, ale musimy jakby y, ładnie opakować to, co robimy, żeby dać wrażenie, że to jest konieczne, że i ty bierzesz w tym, weźmiesz w tym udział i be, będziesz stał po naszej stronie. Więc y, 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 apeluję do siebie, do nas, żebyśmy nie byli zbyt szybcy w ocenie, zbyt szybcy w wierze w informacje. Jak to weryfikować? To jest bardzo trudne, bo możemy z jednego programu internetowego przejść na drugi, z jednej stacji na drugą, przełączyć ten kanał, przełączyć tą stację, rozmawiać z tym człowiekiem, ale ten ogląda. Taką stację, ten ogląda taką stację, ten siedzi w tej przestrzeni. Ja też mam swoje ulubione, ale czy one są obiektywne? No mam rezerwę, coraz bardziej mam rezerwę, tym bardziej, że informacji jest zbyt dużo, zbyt dużo, żeby przeanalizować, ale ale nie przekazywać też za szybko jeden drugiemu, nie klikać, nie, 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 nie pokazać, o mam to, 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 co ty myślisz, bo to już, już ty jesteś tym, który rozsyła te informacje, więc jest to trudne, trochę pokory, trochę zwolnić akurat w tej przestrzeni, to może być ratunkiem dla wielu z nas. Ja bym jeszcze dodał do tego właśnie, że y, obawiam się takiego właśnie, takiej cynicznej postawy, bo wartości są coraz częściej używane, a nie propagowane. Mm -hmm. no wezmę, odwołam się do tego, powiedzmy, tego tam Fit for 55, czy co tam, jak to tam Aha. się nazywało, no, że chodzi nam o ochronę no tak, środowiska, no tak. tak? No jest to dobra wartość. ochrona środowiska jak najbardziej jest czymś właściwym. Uważam, że powinniśmy no, teżśmy jakieś rozmawiali o tym. Natomiast y, o co chodzi tak naprawdę? Tak naprawdę nie chodziło o żadną ochronę środowiska. Tylko teraz po tych dwóch miesiącach widzimy, chodziło o deal między Rosjanami a, a Niemcami, żeby rządzić Europą, żeby wykosić wszystkie inne możliwości pozyskiwania energii, żeby po prostu zarabiali na przesyły rosyjskiego gazu Niemcy, oni kontrolują Europę. Niemcy, Rosja ma kupę kasy z tego i generalnie na tym polegało to wszystko. No i teraz łatwo dojść kiedy się to wreszcie jakby nazwie kiedy to się ujawni no to niestety łatwo to sobie ekstrapolować na wszystkie inne dyskursy jakie są na to co się słyszy w kazaniu na to co się dzieje w kościele i, i, i tu się boję że w tym wszystkim może po prostu jakby wiara w prawdę wiara w miłość wiara w zbawienie wiara w jakąś autentyczność po prostu może całkowicie gdzieś zginąć i myślę sobie, że. No tak, bo wszystko jest to, względne. Tak. To. I wtedy ktoś siedzi do zboża i sobie myśli, o co mu tak naprawdę chodzi? Co on tak naprawdę chce uzyskać? Co on chce ode mnie wyciągnąć? Co chce ode mnie wyciągnąć? I najgorsze jest to, że powiedzmy sobie uczciwie, czasami tak jest. To, co ty powiedziałeś, że my się trochę poddajemy tej narracji. I, 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 i tu jest ból, i tu jest jakiś taki, bym powiedział, naprawdę. O, taka wielka wielka walka o nasze serca chrześcijańskie, żebyśmy się nie dali przekonać, że nie ma prawdy, żebyśmy się nie dali przekonać do tego, że nie warto się poświęcać dla Chrystusa, żebyśmy innymi słowy po prostu nie mieli buzi pełnej frazesów, a tak naprawdę w sercu nie wierzyli. I, i, i jest to problem. Uważam, że dzisiaj właśnie w, tej, w tym naporze fałszu, naporze różnych narracji, które walczą ze sobą, jest prawdziwy problem, żeby, żeby, żeby wierzyć, po prostu wierzyć, i ostatecznie moim zdaniem jedyną jakby taką kontr, jakby to powiedzieć, kontr siłą to jest po prostu moja, mój czas studium Biblii. I to, że ja faktycznie ufam Bogu. Ale znowu może się zdarzyć, ktoś powie: Ale czemu apostoł Paweł tak napisał? A jaki on miał biznes? A czemu ta Ewangelia jest taka? A czemu Marka się różni od Łukasza, a czemu Jan się różni od, nie wiem, od Mateusza i tak dalej. I znowu, nawet jak czytamy czasami komentarze biblijne, to ktoś nam podpowiada, że tu jest taka narracja, bo to czy tamto, czy siamto, czy owamto. I teraz, bo patrzcie, że nawet na tym poziomie ktoś nam chce, jakby zabrać tą wiarę. Jakąś, jakąś bożą narrację, tak? ponadnaturalną na, narrację, to że jednak Bóg przemawia, że Bóg ma swój punkt widzenia i że my mamy się w tym bożym punkcie widzenia odnaleźć. I myślę sobie, że naprawdę jest to ciężkie. I, 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 i co? I, I tak naprawdę trzeba po prostu zaufać, bo ostatecznie, moim zdaniem, innej opcji nie ma. Ja bym dodał, że ci, którzy są najbardziej poddani propagandzie jednocześnie są tymi, którzy myślą, że naj, naj, najbardziej tkwią w prawdzie. Prawda? To często widzimy. Tak, że ci... jesteśmy ślepi wtedy na to, co się... Dokładnie. Że są ludzie y, bardzo ufają, kupujący jedną narrację jednocześnie mówią, no ja kupuję tą narrację, bo ona jest prawdziwa. Więc ciekawe jest to, że, że to jest takie koło ślepe, które się naprawdę samo się napędza. Y, I znowu to, czego uczy nas Pan Bóg przez Biblię, to uczy nas bardzo weryfikowania prawdy. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że opartej na doznaniach dwóch lub trzech świadków. W Starym Testamencie też, jeśli były jakieś oskarżenia, no to musiało być przynajmniej dwóch lub trzech świadków, którzy się pod tym podpiszą i którzy jakby sami to nie mogło być tajne oskarżenie. Tylko oni musieli sami powiedzieć, to ja się pod tym podpisuję, poświadczam, taka jest rzeczywistość, ten człowiek zrobił to i tamto, albo tego i tamtego nie zrobił. Więc stawiam też moje imię, mój ród, jako, jako tych, którzy do czegoś się przyznają. Więc. Tam propaganda nie przeszkodziła sobie tak łatwo. Tam nie było redaktora, który podpisał się swoimi inicjałami albo swoim pseudonimem. Tam jest postawienie samego siebie w imię prawdy. I chciałbym, żeby to nastawienie właśnie towarzyszyło mi, towarzyszyło nam, abyśmy kiedy coś głosimy, to abyśmy faktycznie brali odpowiedzialność za to, co mówimy i liczyli się z konsekwencjami. Pan Bóg wie, jaka jest prawda, jeśli okaże się po czasie, że myśmy. Jakieś fake newsy powielali, to się przyznajmy i powiedzmy, wiecie co, myślałem, że jest tak, ale wydaje mi się, że jest inaczej. Przebaczcie mi, że się pomyliłem, że powiedziałem Wam coś, coś niewłaściwego, czy to właśnie w życiu narodowym, czy zborowym, czy rodzinnym. Cenię sobie ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędu i powiedzieć, było, jest inaczej, czy było inaczej niż Wam powiedziałem, i sam dałem się gdzieś tam komuś zmanipulować. Prawda wyzwala. Prawda wyzwala. Nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudna, zdecydowanie bardziej chcę usłyszeć prawdę niż przekaz, taki, który, yy, który jest zafałszowany i służy czemuś tam. Ja chcę służyć Panu Bogu, yy, a Jezus powiedział: Ja jestem droga i prawda i życie. Jeśli komuś mogę zaufać, to wiem, że jemu mogę zaufać. I trzeba wierzyć w tą prawdę też, w związku z tym, że ona Dokładnie. jakoś jest dostępna, mimo wszystko. Tak. Więc prawda ma imię, również jest prawda osobowa. I, i tą prawdą jest Jezus Chrystus. Jego się uchwyćmy i w mądrości za nim kroczmy przez życie. A tymczasem zapraszam Was do przemyślenia tego, zastanowienia się, skomentowania i wyczekiwania na kolejny odcinek programu, programu Pokolenia. Do zobaczenia.